Jesteśmy na działce. Muszę przebrać buty, bo jest tutaj naprawdę. Tu można utknąć. Jest tak mokro, jest tak nasiąknięte to wszystko, że błoto jest masakryczne. Zajmiemy się dzisiaj studnią ponownie. Generalnie tutaj mam UPS-a. Zastanawiałem się, co kupić, tak żeby ruszyła pompa i żeby było taniego. I powiem wam, że to rozwiązanie jest chyba najtańsze i najlepsze, co można wybrać. Ponieważ takiego UPS-a używanego możecie kupić za 250 zł i ma on 500, w sumie nie ma 500, ma 420 W mocy ciągłej. Jest to pełny sinus, także w tej kasie wydaje mi się, że nic lepszego kupić się nie da. Wczoraj już podłączałam pompę wody. Generalnie tu jest takie zabezpieczenie przeciążeniowe, Sławek coś tam zrobił, że już ono się nie włącza, ponieważ wcześniej było tak, że nie można było ruszyć pompy, bo po prostu było ten chwilowy pobór prądu był zbyt duży i się włączało zabezpieczenie. Sławek coś tam oszukał, no i w tym momencie pompa bez problemu na tym działa. Także za 2,5 stówy mamy naprawdę spoko urządzenie, na pewno dużo lepsze niż te chińskie przetwornice. W ręku mam konstrukcję taką, już wam zaraz powiem, do czego będzie ona służyć. Jak widać, zapadło się tutaj, jednak to wszystko, ten wykop był głęboki, no i ta ziemia jednak musiała po deszczach, po prostu ona się ubiła i tutaj dość sporo tego opadło, ponieważ mamy tutaj teraz dziurę na około pół metra. Także po zimie na pewno to jeszcze siadnie i wtedy sobie tutaj to wszystko wyrównam. Ale w sumie wymyśliłem coś takiego, że jeszcze może. I tutaj takie pytanie do osób, które się znają na tym, bo nie wiem, czy tak się robi, nigdy nie widziałem, żeby ktoś tak robił. Generalnie, tu mamy wykopaną studnię, także zbiornik jest. Miałem pewnego ruszkarza, który mówił, że jednak się minęliśmy, no i ta studnia jednak powinna być tu. I się tak zastanawiam, jakby tak wziąć koparkę i po prostu wykopać równa 4 metry, na przykład o, z tego miejsca do tego, czyli łącznie jakieś, mamy tutaj 4-5 metrów i drenażem po prostu na dole puścić tą wodę, jakby ją zebrać i podłączyć ją do studni. Nigdy nie widziałem takiego rozwiązania. Wydaje mi się logicznie, że jest to jak najbardziej trafne. Po co kopać drugą studnię, jak może tylko rowek zrobić i podłączyć zasilanie do tej. Także jeśli tutaj na przykład będzie, przetniemy jakieś źródło, bo na przykład biorąc pod uwagę, że to, że tutaj mi się woda zbiera, to jest tylko i wyłącznie dlatego, że przykładowo jest źródło w tym miejscu. Tu ma najbardziej taki jest gleba, kamienie czy coś takiego najbardziej przepuszczalne, jeśli chodzi o wodę, a tu po prostu gdzieś tam bokiem trochę podchodzi. Także wydaje mi się bardzo logiczne właśnie przeciąć wzdłuż i puścić po prostu rurę, przysypać kamieniami, tak żeby, i później oczywiście glebą, tak żeby ta woda zebrana z takiej powierzchni waliła do tej studni. Nie wiem, nie widziałem, żeby ktoś tak robił, ale wydaje mi się, że to jest generalnie coś, co można zrobić tanio. Jednocześnie jest to bardzo praktyczne. A tutaj wczoraj już podłączałem sobie pompę do studni. No i tutaj wody praktycznie w ogóle nie ubyło. O, jak widać, mamy. Woda wczoraj była praktycznie do pierwszego kręga do redukcji, czyli od tutaj mamy metr, 2 metry, niecałe 3 metry do lustra wody, także ponad 3 metry spiętrzenia wody mamy tutaj, bo studnia ma 6 metrów. I wczoraj podłączyłem pompę, tak żeby po prostu woda weszła w tą rurkę, następnie teraz pompę wyłączyłem i grawitacyjnie ta woda spływa mi tam na dół. Jest, proszę bardzo. To tak na szybko było wczoraj, bo nie miałem takiej konstrukcji. Mam tu węża. Tak delikatnie ustawiłem wczoraj, jak tu mierzyłem, tak na szybko, już było ciemno, no to ustawiłem, że ma niby wypływać stąd 480 litrów na 24 godziny. Także teoretycznie tyle, co jest napływu. Ale teraz trochę to zmodyfikujemy, ponieważ no zrobiłem po prostu, mam teraz zawór, bo do teraz. Teraz troszeczkę to zmodyfikujemy, bo użyjemy zaworu. Wczoraj to zrobiłem tak na szybciocha, że po prostu przyłożyłem kamieniem węża, tak żeby zmniejszyć przepływ. No i tak sobie od wczoraj to leci.
jak widać ze studni było bardzo mało wody. Także dzisiaj po prostu ustawimy troszeczkę więcej, żeby to wypływało, czyli powiedzmy jakieś 700 litrów na dobę. Ustawimy jakieś 700-800 litrów na dobę, tak żeby po prostu lustro wody się obniżyło, bo mamy w tym momencie na 3 metrach od poziomu gruntu tam. Także musimy ubrać te 2 metry, tak żeby ten dolny metr został, bo napływ do studni jest większy, kiedy mamy w studni mniej wody. Można to było zobaczyć po tym, że po prostu jak w studni było już po prostu 2 kręgi zalane, to już te pozostałe 2 napełniały się dużo wolniej niż te skrajne pierwsze 2. Tak więc idziemy z tematem. A tutaj widać, że tam nam się już kałuża zrobiła po tym, co tutaj leci. Generalnie sprawdźmy sobie jeszcze mniej więcej, jak w tym momencie mamy wodę na tych 3 metrach. No to sprawdźmy, gdzie po prostu zrobimy tak by szlałwagę, czyli pójdę z tym wężem do takiego punktu, aż przestanie mi się tutaj wylewać. To będzie tak by poziom studni w tym momencie. Jeszcze się leje, a jestem tak na oko, tam tak na oko, ile to będzie, no z 3 metry będę wyżej niż najniższy punkt na mojej działce się wylewa, czyli jeszcze wyżej. No już jestem w tym momencie, się nie wylewa, także tam jest studnia, czyli ten poziom jest teraz, musimy zejść trochę, będę się zacząć lać z powrotem. O, jest. Leje się. Przepalkowanie. Także sączy się. No, w tym miejscu mamy punkt, mamy poziom wody w studni. Tak więc teraz, żeby zmierzyć, czy jak będzie minimalny stan studni, czy ta, tak jak to u nas mówią, woda się zważy, czyli ona pójdzie pod własnym ciśnieniem, tak żeby to było bez pompy, no to muszę sobie zmierzyć od tego punktu do tego tam, gdzie jest ognisko, jaki jest spadek. Tak na oko tutaj mamy, na oko jest około 4 metrów, także mamy jakby metr zapasu, a metr zapasu to jest jakby 0,1 bara. Tak więc jeśli tam będzie domek, no to woda pod własnym ciśnieniem w kranie normalnie powinna płynąć. Także wszystko będzie się odbywać bez pompy, tak więc no jest spoko. O, słychać jak się cofnęła. Także wracamy do tego i przy okazji teraz będziecie widzieć, ta przetwornica, którą wam pokazywałam na początku, no to, że po prostu ładnie pompę rusza. Także musimy podłączyć pompę. Pożyczyłem sobie akumulator z auta. No i dobra, podłączone tak to wszystko druciarsko. Te przewody są po prostu oryginalne, które idą do oryginalnego akumulatora. Olać to. Generalnie tak, mamy pompę podłączoną, pompa jest tam na dole. Teoretycznie pompa ma mieć 750 W, naprawdę tyle nie ma. Może w momencie rozruchu tyle pobiera, ale ciężko mi to było sprawdzić, ponieważ mój watomierz nie jest tak szybki i nie ogarnia tego. A normalnie jak chodziło na sucho, to sprawdzałem, pobiera maksymalnie 300 W. Dobra, próbujemy. No i chyba chodzi. O, chodzi, bo słychać. Także poszło, odpaliło. On sobie tak pika, to znaczy, że działa. Jak widać, leje. A teraz będzie na pewno większe ciśnienie, bo mamy pompę, prawda? Chociaż ona naprawdę, ta pompa nie była, nie ma, dupy nie urywa, jak to mówią. Bo co? Jak już jest mało wody w studni, czyli musi spiętrzyć te 6 metrów, no to tak naprawdę ledwo co to się leje. No i dobra, jak widać, pompa się włączyła, pompuje. Teraz pompę tylko muszę wyłączyć i ta woda grawitacyjnie elegancko sobie sama będzie lecieć. Pika. Cyk, pompę wyłączamy. No i to wszystko, woda ma płynąć. Płynie
ciśnienie mniejsze, już tak sobie aż tak daleko nie leci, ale płynie. Także teraz będziemy, muszę znaleźć naczynie i ustalimy przepływ wody. Myślę, że jak mamy w studni w tym momencie te trzy kręgi, w tym momencie jest takie 4,5 kręga, a 4,5 kręga to jest, szybciutko obliczyłem, i mamy w tym momencie w studni, jeśli chodzi o same kręgi, to mamy 2500 litrów wody, a tam jeszcze poza tym kręgiem jest kliniec wysypane, także pojemność studni jest większa. Także myślę, że spokojnie mogę dziś ustawić przepływ na poziomie 1000 litrów na dobę. Mam 1,5 litrową banieczkę. Teraz tak na oko trzeba jakiś punkt znaleźć. Wiadomo, w tym momencie mamy 3 metry jeszcze spiętrzenia, także w tym momencie ciśnienie wody na dole jest większe. Wraz z obniżeniem się poziomu wody w studni, no to to ciśnienie tutaj będzie niższe, także przepływ będzie mniejszy. To jest logiczne, prawda? No ale tak mniej więcej coś musimy ustalić, także dziś ustalimy, że 1000 litrów ma wypłynąć na dobę. No, zaraz policzymy, ile to jest na minutę. Także podstawiam i zobaczymy, w jakim czasie to się napełni. Tak, 1000 litrów przez 24 godziny, to jest na jedną godzinę ma się wylać około 42 litrów, a 42 litry w ciągu 60 minut, jeśli w ciągu 60 minut ma się wylać 42 litry, to jest około takie 0,7 na minutę. Tak więc no musiałem to anulować, ponieważ tam minuta minęła, a tu nawet nie było 1/4. Także teraz troszeczkę na oko jest za dużo. Przykładowo zrobimy tak. I pomiar jeszcze raz. No dobra, także ma nam się napełnić około ten cały zbiornik w ciągu 2 minut. Około tak. Także sprawdzamy. Chyba dalej za wolno. Ok, no to dokonujemy pomiaru. Ma nam się napełnić ten zbiornik w około, no takie ponad 2 minuty. Powiedzmy 2,10 ma być ten cały zbiornik, bo zbiornik ma 1,5 litra, a my w ciągu minuty potrzebujemy 0,7. Także około 2 minuty ma być pełne. Chyba dalej jeszcze jest za mało. No, wygląda obiecująco, aczkolwiek jest delikatnie chyba za mocno ten zawór uchylony, ponieważ mamy minuta 26 jest. I mamy, chociaż chyba jest idealnie. Jest chyba idealnie 2,06, zaraz obliczę, ile to jest. Dobra, chyba ustawiłem idealnie, bo tak, w ciągu jednej godziny ma być 43,5 litra ma się tutaj wylać. W ciągu doby to jest około 1050 litrów. Szczerze mówiąc, mogłem ustawić trochę więcej, ponieważ tak jak mówiłem, jeśli nam z tej studni ubędzie tej wody, no to automatycznie ciśnienie, które jest tutaj w tym momencie, ono też będzie mniejsze, także przepływ się zmniejszy. Ale myślę, że już nie będę kręcić. Jest 1000 litrów. Jutro teoretycznie mam tu przyjść, ma być około 1000 litrów ma być mniej. No i tu automatycznie myślę, że będzie mniejszy przepływ. Także być może na tym samym ustawieniu, jakże będzie w studni powiedzmy tylko metr wody, także w tym momencie będzie jakby 0,2 bara mniej, no to ten przepływ na tym uchyleniu zaworu będzie idealny. Zobaczymy. Trzeba dać ci jakieś około 3 dni i myślę, że będę w stanie powiedzieć, tak naprawdę określić, jaki jest napływ wody do studni, bo jak mówiłem wcześniej, no to jeśli w studni mamy po prostu wodę ma spiętrzać, no to im wyżej ta woda ma w tej studni się wybić, tym ten napływ do studni będzie mniejszy. Tak więc tak naprawdę studnia największą wydajność ma, jeśli ta woda jest, powiedzmy, tam jest jej pół metra, powiedzmy, no to w tym momencie ta studnia ma teoretycznie najlepszy napływ, ponieważ jest to najniższy punkt, powiedzmy, tam jakiegoś tam terenu, gdzie ta woda między tymi skałami się tam leci. No i jest najmniejszy opór, żeby ta woda się do studni dostała. Także myślę, że wtedy będzie to najbardziej będę w stanie określić, jaki jest tak naprawdę ten napływ do studni. Bo w tym momencie określałem to na poziomie 400 litrów. Natomiast zobaczymy, być może jest większy. Do tego mamy jesień, rok był bardzo suchy. Także myślę, że po zimie, jeśli będzie ta zima, naprawdę będzie dużo śniegu, no to ta studnia tu będzie naprawdę dawała radę. No, na dzień dzisiejszy to tyle, takie tam ciekawostki z
Nie wiem, mnie takie rzeczy trochę kręcą. Także dlatego, jak mam tylko chwilę wolnego, to sobie tutaj przyjeżdżam. Jest zimno, ale sobie tak się bawię. Jak dziecko w piaskownicy.